Witam ponownie na pytanie Andrzeja Jodłowskiego. Chciałbym Wam przedstawić ćwiczenia z pasem judo i przede wszystkim te ćwiczenia na górę, czyli wszystko pod pronatą. Otóż pas dla judo stał się dla wrestlera prawdziwym wynalazkiem już kilka dobrych lat temu, kiedy naprawdę było bardzo krucho z różnego rodzaju sprzętem. Linka, ten pasek w wielu przypadkach nie jednego zrobił mistrzem świata. Uwierzcie mi. Otóż przed nami wolny ciężar. Pas od judo. I pokażę Wam kilka cennych ćwiczeń, które są niezbędne dla wrestlera walczącego górą. Pierwsze ćwiczenia to są podnoszenie podważnika chwytem młotkowym. Pas od judo znajduje się na paliczkach palców. W ten sposób. Pokażę z boku. Ćwiczenie wykonuje się od pozycji ręka równoległo podłodze i podnoszenie dosłownie 15-20 stopni. Nie warto wykonywać ćwiczenia w ten sposób. Mówię Wam od razu. To są ćwiczenia wykonywane w ten sposób. Drugim ćwiczeniem, które można związać Wasz ruch walki górą z mięśniami naramiennymi, to skręt nadgarstka na zewnątrz. W ten sposób. Przy tym pamiętajcie, odwrócenie Waszej ręki nie powinno być większe. Ja to stanę może w ten sposób. Ręka Wasza nie powinna się znajdować równoległo podłodze. Ona musi się znajdować w kącie mniej więcej 45 stopni. To jest ten ruch, który Wy wykonujecie przy starcie. Z takiej pozycji naprawdę żaden zawodnik jeszcze nie startował, ani nie wyciągnął swojego przeciwnika. Trzecim ćwiczeniem na wolnym ciężarze to ćwiczenia na młotek. To jest izolowane ćwiczenie na Wasz nadgarstek. Ćwiczenie, które pozwala Wam utrzymać adekwatny ciężar, który podnosicie na młotek. Nieraz w niektórych sytuacjach Wasz nadgarstek na tyle jest słaby, że bicepsy możecie jeszcze udźwignąć, a robicie to w ten sposób. Dlatego, aby wzmocnić swój nadgarstek, proponowane jest ćwiczenie znowuż takie na pasie. Pas przechodzi przez paliczki wskazującego palca i wykonywany krótki ruch w ten oto sposób. Bardzo dobrze wzmacnia nadgarstek. Wszystkie wiązadła słabe, wiązadła, które się znajdują w obrębie nadgarstka i pomoże Wam oczywiście przez same palce. Ćwiczenia z samym wolnym ciężarem to jest jedna rzecz, ale chciałbym Wam pokazać również ćwiczenia, które trzeba wykonywać, można wykonywać na wyciągu regulowanym, wykorzystując również ten pas. Otóż ustawiamy pas na wyciągu regulowanym. Wykonujemy ćwiczenia ruch nadgarstka na zewnątrz, czyli supinator, czyli przepraszam, pronator, w ten oto sposób. Przy tym pamiętajcie, że nie warto odwracać w ten oto sposób i wyciągać, wykonując pełny ruch. Tak jak w każdym naszym ruchu, my potrzebujemy ćwierć ruchu, czyli takie ćwiczenie. Ćwiczenie to jest wykonywane, zwróćcie uwagę, że ja stoję nieco bokiem do tego stołu. Natomiast również ćwiczenia na górę wykonywane w ten sposób. Przy tym linka i pas idzie na zewnątrz za mój barek.
zmieniając tylko ten kąt, wy zauważycie, że w podobnym ćwiczeniu będziecie mieć problem wykonywania tego ćwiczenia i zmniejszy się ciężar. W powerliftingu jest wiele, wiele ćwiczeń. I tu uwierzcie mi, że my mamy więcej ćwiczeń jak w kulturystyce. Zmieniając każdy kąt, każde położenie ciała przy stole, czy przy lince, czy przy wyciągu, zmienia się nasz ruch, zmienia się ustawienia i to oznacza, że ten ruch wykonujecie dobrze bądź źle. Musicie przede wszystkim wiedzieć, co potrzebujecie, jaki ruch konkretnie wykonywać, jakie macie słabe strony, żeby nie było tak, że podchodząc do stołu macie w swoim arsenału tylko i wyłącznie kilka ruchów i jeżeli wasza ręka się znajduje w innym położeniu, już tego ruchu nie możecie wykonać. Również to same ćwiczenie jak z wolnym ciężarem możemy wykonywać ćwiczenia na młotek. Przy tym wykonujemy jeszcze również równie dobrze ruch łokciem na siebie. Również możemy łokieć ustawić w pozycji nieruchomej i wykonywać tylko i wyłącznie ruch ręki. Przy tym wasze ciało troszeczkę spada w dół. No i na koniec dla zaawansowanych ustawiamy nieco stół w pozycji bocznej. Wykonujemy ruch w bok. To jest ćwiczenie, które pomaga w końcowej fazie dobijać przeciwniku, rękę przeciwnika w ten sposób. Czy tylko takie chwytanie linki w powiecie można stosować? Nie. Również dobrze owijając naokoło naszego dużego palca linkę w ten sposób. Zmieniamy w tym ćwiczeniu przede wszystkim dźwignię, a jeszcze dodatkowo zaangażujemy duży palec, ponieważ to teraz na nim cały ciężar się opiera. I te ćwiczenia w równym stopniu też również będzie korzystne dla zawodników walczących górą. Otóż kilka ćwiczeń, bardzo korzystnych ćwiczeń dla was pod górę. Mam nadzieję, że Andrzeju, nie tylko tobie to się przyda, ale również innym zawodnikom, które chcą uprawiać air wrestling, przyjeżdżać na zawody i wygrywać. Wspaniałą techniką górą, czyli mówiąc językiem angielskim, to pro.